Notatka. Od doktor do dyrektor Maria Jones. Administracja bezpieczeństwem zapisów i informacji. Temat. Rewizja pliku SCP-076. Muszę oficjalnie sprzeciwić się propozycji zrekwirowania informacji o specjalnych czynnościach przechowawczych dla SCP-076. Wiem, że cenzurować wszystkie wasze informacje twierdzi, że to poważne ryzyko względem bezpieczeństwa, ale oboje wiemy, że największe szychy starają się zwyczajnie pozamiatać po swoim największym i najbardziej żenującym bałaganie. Omega-7 istniała. Ludzie zginęli, ponieważ nawaliliście i nie możecie teraz tego zmienić. Bez względu na to, jak usilnie będziecie się starać to ukryć. Na Boga! Ludzie, którzy go strzegą, zasługują na informację, czym on jest i co zrobił. Co my zrobiliśmy? Muszą wiedzieć, jak nawaliliśmy, żeby nie popełnili naszych błędów. Identyfikator podmiotu. SCP-076. Klasa podmiotu. Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Strefa przechowawcza 25B zlokalizowana jest na głębokości 200 metrów pod poziomem morza. Została wydrążona w solidnym podłożu sejsmicznie stabilnego obszaru. Wyłączny dostęp do placówki przechowawczej to szyb windy, zamykany co 50 metrów w kierunku pionowym. Zamknięcia pokryte są osłoną tytanową o grubości 20 cm. Kiedy szyb nie jest używany, należy zalewać go wodą morską. Na strefę przechowawczą 25B składają się następujące elementy. Zewnętrzny posterunek ochrony, mający przeciwdziałać zagrożeniom zewnętrznym. Ochronę stanowi tutaj personel przeszkolony w zakresie walki na bliskim dystansie i taktycznych przeciwdziałania wtargnięciom. Rejon administracyjny i wspomagający, RAF, na który składają się placówki wspomagające oraz główna kwatera mieszkalna przeznaczona pod użytek pracowników strefy. Główna przestrzeń przechowawcza, GPP, składająca się z sześcianu o krawędzi długości 7 metrów, pokrytego 1,5-metrową wzmocnioną osłoną tytanową. GPP została zaprojektowana z myślą o umożliwieniu jej swobodnego zalewania i osuszania. Kiedy nie jest używana, należy zalewać ją wodą morską. 150-metrowy korytarz śmierci, który stanowi jedynie połączenie GPP i RAF, w tym systemów wody, mocy, drenażu i wentylacji. Ściany i podłoga korytarzu wzmocnione są w podobny sposób jak GPP. Ponadto zainstalowano w nich elektryczny system odstraszający, mogący porazić obiekt prądem o napięciu 200 V. Posterunek ochrony zlokalizowany przy wejściu do korytarza śmierci zawsze musi być patrolowany przez co najmniej 3 uzbrojonych strażników. Wyposażenie strażników musi zawierać, ale nie tylko, przynajmniej jeden systemu CIF na przymocowanym aparacie namierzającym, mogącym swobodnie monitorować cały korytarz. Przedmiot musi posiadać pleksiglasową szybkę, co ochroni operatora od efektów ubocznych wystrzelania pocisków. W razie pełnego uszkodzenia przechowalni, wszyscy pracownicy w placówce muszą natychmiast udać się do najbliższego posterunku ochrony w celu pobrania broni i zbroi. Personel będzie stosował się do pierwszego warunku alarmowego, aż do momentu potwierdzenia zneutralizowania SCP-076-2. Jeżeli po 90 minutach od ogłoszenia pełnego uszkodzenia procedura nie zostanie anulowana przez pracownika z upoważnieniem poziomu 4 lub wyższego, uruchomione zostaną środki ostateczne, co oznacza zalanie całej placówki wodą morską. Dostęp do strefy zostanie odcięty na co najmniej 24 godziny, po których będzie można przeprowadzić próbę odzyskania podmiotu. Okoliczności takie będą wymagać poświęcenia wszystkich obecnych w placówce pracowników. Opis. SCP-076 składa się z dwóch elementów. Kamiennego sześcianu SCP-076-1 i bytu humanoidalnego SCP-076-2, który zamknięty jest w sześcianie. SCP-076-1 to sześcian o krawędzi długości 3 metrów, wykonany z metamorficznego kamienia o czarnych plamach. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne SCP-076-1 pokryte są głęboko wyrytymi wzorami, których nie można połączyć z żadną znaną cywilizacją. Analiza izotopowa wykazała, iż obiekt liczy około 10 tysięcy lat. Po jednej stronie artefaktu znajdują się drzwi zamknięte zamkiem o szerokości 0,5 metra, otoczony 20 mniejszymi zamkami o okrężnej aranżacji. Jak dotąd nie odnaleziono żadnych kluczy do tych zamków, przez co niemożliwym jest otworzenie drzwi, kiedy zostaną zamknięte.
Wewnętrzna temperatura obiektu wynosi 93 kelwiny i w żaden sposób nie może zostać zmieniona, ani wewnętrznie, ani zewnętrznie. W centrum pomieszczenia wewnątrz znajduje się wysoka na 2,13 metra kamienna trumna, stabilizowana i zamknięta kilkoma łańcuchami z nieznanego materiału oraz nierozpoznanego wykonania. Łańcuchy przyczepione są do wewnętrznych rogów SCP-0761. SCP-0762 to szczupły, semicki mężczyzna, mający ponad 25 lat. Włosy obiektu są czarne, oczy szare, a barwa skóry oliwkowa. Obiekt mierzy 1,96 m wysokości i waży 81,65 kg. Na ciele elementu znajduje się wiele tatuaży przedstawiających ikonografię okultystyczną i związaną z naukami tajemnymi, najczęściej w formie spoglądających na obserwatora demonicznych twarzy. Tatuaże są zarówno subtelne, jak i wyraziście ostentacyjne. Kiedy obiekt pozostaje zamknięty wewnątrz SCP-0761, technicznie jest martwy. SCP-0762 okazjonalnie się z tego stanu wybudza, wręcz reanimuje wszystkie procesy witalne potrzebne do poprawnego funkcjonowania istoty ludzkiej. Podmiot następnie stara się opuścić SCP-0761. Jeżeli próba się powiedzie, obiekt wejdzie w stan transu i będzie szukał najbliższego człowieka, zupełnie ignorując inne żyjące istoty. Po wejściu w kontakt z żywym człowiekiem, SCP-0762 osiągnie stan furii i będzie starał się zabić wszystkich napotkanych ludzi. Do dzisiaj jedynie zgon podmiotu okazał się na tyle efektywny, by furię tę okiełznać. Terminacja SCP-0762 jest zazwyczaj problematyczna z powodu jego nadzwyczajnych właściwości fizycznych. Obiekt posiada nadludzką siłę i szybkość, a pomimo swojej śmiertelności jest w stanie ignorować ból i szok. Obiekt nie cofa się nawet po urazach, które ciężko zraniłyby normalne osoby. Wcześniejsze doświadczenia z obiektem ujawniły jego następujące umiejętności. Lista częściowa. Przedzieranie się przez drzwi bezpieczeństwa ze zbrojonej stali w ciągu 4 minut nieprzerwanych ataków. Pokonywanie dystansu ponad 64 metrów w czasie poniżej 3 sekund. Możliwości biologicznego przyjęcia wielu pocisków BMG kalibru 50 w głowę i kontynuowanie zabijania przez następną minutę, pomimo obszernego uszkodzenia móżdżka. Przeżycie ponad 1 godziny pomimo braku dopływu powietrza. Po tym czasie dochodziło do uduszenia. Niezwykła umiejętność SCP-0762 to umiejętność materializowania broni z ostrzem. Studiowanie materiału wideo w zwolnionym tempie ujawniło, że ostrza są wyciągane z miniaturowej szpary wymiarowej, nazywanej niewielką czasoprzestrzenną dziurą. Nie wiadomo, dokąd portal prowadzi, ani w jaki sposób SCP-0762 jest w stanie otwierać te szpary. Ujęcia wyżej wymienionych ostrzy wskazują, iż bronie wykonane są z zupełnie nieodbijającego światła czarnego materiału, który widoczny jest jako czarna pustka. Jako że ostrza znikają natychmiast po wyrzuceniu ich przez obiekt, dotychczas niemożliwe było przeprowadzenie jakiejkolwiek analizy strukturalnej przedmiotów. SCP-0762 zdołano efektywnie uśmiercić kilka razy, używając różnych metod. Nieprzerwane ostrzeliwanie kilkoma karabinami maszynowymi ciężkiego kalibru. Uduszenie. Zmiażdżenie 13,5-tonową częścią systemu windowego, używanego do transportowania SCP-0761. Kremacja przy użyciu granatu termitowego TH-3, umiejscowionego bezpośrednio wewnątrz otwartej jamy klatki piersiowej SCP-0762. Podczas najgorszego jak dotąd uszkodzenia przechowalni, strefa przechowawcza 25, w której poprzednio umieszczono SCP-0761, została zniszczona po konieczności detonacji lokalnego ładunku jądrowego jako ostatniej deski ratunku przed ucieczką SCP-0762. Rezultatem było całkowite zniszczenie placówki oraz wszystkich przebywających w niej pracowników. SCP-0761 przetrwał. Po zgonie szczątki SCP-0761 bardzo szybko ulegają rozkładowi, który zakończy się z momentem obrócenia ich w pył. SCP-0761 i trumna wewnątrz zamkną się z wielkim impetem, a mechanizmy zamków zaczną się okręcać, aż w końcu wszystko zostanie zamknięte. Nastąpi wtedy regeneracja SCP-0762 w trumnie. Proces będzie trwał od 6 godzin do 25 lat. Przeprowadzone diagnostyki pośmiertne SCP-0762 wykazały, iż wewnętrzny system organizmu obiektu w znacznym stopniu różni się od ludzkiego, co zostało udokumentowane w...
Dodatek. SCP-076 został znaleziony w Mongolii w roku 1800. Odkrycia dokonali angielscy archeologowie. Wszyscy członkowie ekspedycji zostali następnie zabici w podróży powrotnej. SCP-076 został pozyskany ze statku przez społeczność, jedną z organizacji, które w przyszłości połączono w nowoczesną globalną koalicję okultystyczną i umieszczony w ich wewnętrznym sanktuarium. SCP-076-A pozostał w zamknięciu przez lat, dopóki SCP-076-2 się nie obudził i nie uciekł, co nastąpiło dnia roku. Nieznany jest powód otwarcia SCP-076, jednakże w tym właśnie czasie zgubiono klucze do zewnętrznej powłoki. Polowanie na obiekt trwało 3 lata i pościg zakończył się, kiedy SCP-076-2 został obezwładniony przez, co skutkowało jego regeneracją wewnątrz artefaktu SCP-076-1. Podmiot został następnie pozyskany i zabezpieczony przez agentów Fundacji SCP. Obiekt był zamknięty przez 3 kolejne lata. Ciągle znajdował się on pod nadzorem i był uśmiercany po każdym wybudzeniu. Sporadycznie uciekał przez niewielki okres. Powodem tych incydentów były głównie ataki innych organizacji. W związku z nim zgony pracowników fundacji nalicza się w liczbie... Po ostatnim incydencie zaimplementowano aktualne procedury stosowane wobec obiektu. Są one aktualizowane wraz z rozwojem standardów technologicznych. To jeszcze nie koniec historii SCP-076. Jeżeli jesteś ciekawy, jak dołączył on do mobilnej formacji operacyjnej Omega-7 oraz innych historii z nim związanych, zapoznaj się z drugą częścią tego materiału, która w najbliższym czasie pojawi się na moim kanale.